wycinek tam 99% światła wycina, więc już do innego nie nadaje się, ja to mi nie daje. Takiego jeszcze nie masz. Nie. To tak, że niby nic nie robię, to możesz zrobić zdjęcie. Jezu! No co to? Poczekaj, będę tam udawał, że... Nie, komentuj coś, tak. Poczekaj, no. Czekaj. Co widzisz? Powiedz. Opowiedz własnymi słowami. Opowiedz własnymi słowami, co widzisz. No, tak. Już? Już, coś zrobiłam, dobra, okay. Tak? Zakrętkę od teleskopu. A widziałeś? Na zakrętkę. Widziałeś zakrętkę. Nie, to możesz napisać, że młody, tak. Niedoświadczony. Tak. Ślepy na jedno. Ślepy na jedno. Można nie oślepne? Znaczy, no jeszcze przypomnę. Nie ryzykuję. No zacznę tym chorym okiem, to jak już oślepnę, to już trudno. To już jak idzie, to jest to nie idzie, ale lewe oko sobie zostawię, bo jest no. Jeszcze dobre. Kochanie, gdzie ty mi uciekasz? Czy można podłączyć swój aparat do tego lumpa? Tak, można sobie mniej więcej ustawić. To ja mogę autem zjechać, ale ja piechotą nie pójdę. Marek, powiedz mi, jak tu się włącza te silniczki. Ale to widać zasilanie, czy jest w ogóle? No, sklepie, na tym zakręcie, teraz mamy zasilanie włączone. To jest włączone. Tu jest pilot. Bo jak to jest daleko. Jak na sam dół, to nie. Tak, to jest daleko. No ja wiem, dlatego się pytam. Warning. Ja wiem, wiesz, ja nachodziłam. Teraz na nikom ostatnio byłam. Jest 9. Weźmiemy, no mój raczej nie. O, słyszałaś, to sobie idźcie same. To nie. I to jeszcze jakbyś mógł to trochę tym strzałkami. Zrobimy raid 5. Masz sobie. Ciepło. A co ty chciałeś ze sklepu, Sylwia? Nie, no to autem zjadę. To autem zjedziemy. No tam, gdzie to będzie chmura? Co, kura? Co? No, elegancko teraz wygląda. No, pokaż. No, śmiesz. Jeśli potrzebuje pan poprawić ostrość, to trzeba tylko tym głowy. Bo jeśli chcemy... Tak, tu? Pokrętło mikrofon właśnie tu jest kopnięty trochę, więc trzeba... Aha, tym. Czy tam można patrzeć na słońce? Tak, oczywiście. Można. No, tylko wiesz, tylko raz. A nie? I na jedno oko. A może tak? No ładnie. Ja to nie jest słońce. Wypucowałem trochę ten, soczewkę, bo była taka... No, coś jakąś ściemę tu robią. No właśnie, jak to jest? Ja widzę białe słońce. Myślę, jaki jest czas takiej protuberancji? To jest kwestia minut, godzin? Do kilku godzin nawet. A co, już widać ładnie? Widać. Fajnie widać, no. Mamy takie szczęście, że jest dużo takich małych pionek. Jest protuberacja, tak? I nie zauważyłem. Na dole? Nie zauważyłem. Nie. Młodź, to trzeba pomalutku się do tego... Tak. I ja wiem, że czasami tak robimy takie pokazy i... Jak jest większa grupa ludzi, tak 15-20 osób, dopóki każdego kolejka ominie, tak. To ta osoba, która zaczęła i potem jest na końcu, to już widzi inaczej. Już wie, że tam się zrobi coś więcej, albo coś mniej. No, to jest dosyć dynamiczne. Oczywiście nie tak jak na filmach, nie? A jest, rzeczywiście. Bo na filmach od razu buch i spadło. To trzeba wiedzieć. To na dole? Tak, to na dole. Bo ja poczekam i zobaczę zmianę. O, super. Super jest, nie? Elegancko. Witamy Górny Śląsk. Nie. Co zrobimy, tak?
Gdzie jest kolejka do tego? To jest ostatni. Nie, pytanko takie. Zrzutnik. Mam kabelek znalazłem. Jest ten Hegeberger. No, super. Dokładnie. A co, nie idzie dalej? Bartek? Znaczy, no, widzę, że ucieka. Spojrzałem raz, a po paru minutach drugi raz. Trzeba było w prawo nacisnąć, żeby. Jakie tutaj jest powiększenie? Okular teraz jest ustawiony chyba na 10 metrów. To znaczy, że nie psuje się raczej. Tylko i wyłącznie. Czy tak naprawdę to jest teleskop do gwiazd tak naprawdę? Tylko że jedna jest tak blisko, że można ją zobaczyć. No tak, bo można by oglądać inne, tylko trzeba tam polecieć. No właśnie. Też by się sprawdziło. Mały? Korzystają z dobrodziejstw tej najwyższej gwiazdy. Organoleptycznie sprawdzają. Ja nie spałam, nie została. Organoleptycznie w sensie, sprawdzają swoje. Leżałam i tak kontemplowałam. No ale ta po lewej jest genialna protuberancja. Odrywała się od słońca. Ale dla mnie było za dobrze, ja nie mogę znaleźć niczego. Ja jestem przyzwyczajona do nieba w mieście. Genialnie cię. Aż się prosi normalnie sfotografować dzisiaj. Nie, Bartek? Tak, tak. Ty nie wiem, czemu nie chodzi. Ciągle patrzę. Nie chodzi prowadzenie? Zadarza, jak się puści, ono powinno chodzić. Może ktoś wyłączył automatycznie. Nie jest to nasz. Ja mam zobaczyć. A widać w ogóle słońce? Tak. Czarną małą kropkę. Tak, to jest plama, ale może też każdy ma inne oko, więc tutaj trzeba też czasami sobie troszkę pokręcić. Na przykład na dole fajnie widać protuberancje, które się oderwały od tarczy słońca. Ale co z góry? Chciałem tam chodzić, ale nauczyciel od tam podejdę do ciebie. Darek, ty taki pusty jesteś, do tego podejść. Do Marka, bo musisz mieć duże informacje. Mówiłeś, że te filtry szklane. Ale szklane to co innego, to jest zwykły, tak jak folia melerowa, tylko bardziej wytrzymały. Takiego słońca tylko w takim teleskopie i koniec. I nie ma żadnych innych filtrów. I nie ma dyskusji, i nie kombinować, i trzeba za to zapłacić niesamowicie dużo. I wtedy się można pocieszyć. Super, super. Tam nic nie robię. No to nie mówię, jest. Ale teraz będzie człowiek zapomniał. Prowadzi cały czas. To co robisz? Znaczy z czym? Montażem? Nie. Zawsze to czytałam. Nie, bardzo dobrze, niech trenuje mózg. A! Dzień dobry. Jarząbek. Nie wiedziałem, że nie wiecie. Musisz zaśpiewać, bo budowy. Jak pięknie widać. Pięknie. A widzisz tą szczelinę? Na 9 ładnie żyje. 9:15. Słuchaj, to z tym, że to nie jest szczelina, tylko to jest... Ja wiem, ale to tak wygląda. Kawałek nieba. Ale tam na... No pięknie. Może bym to sfotografować? Wszyscy widzieli? Wszyscy widzieli, to idę po aparat. To
się wytnie. Spokojnie, spokojnie. Wszystko się wytnie. Mamy metody, żeby... Teraz mamy takie metody, że... Podkład się wrzuci. Jakiś kolędę. No to odpłodnie się, bo ja nie wykładam. Zobaczysz, takie lupa. Chodź. O, ładnie. Ale świetnie. Spokojnie. Fajnie, ale się wszystko nie zagotowało, będę cię do pokoju tam coś. Nie ma żadnego problemu, ale szczerze mówiąc na korytarzu nawet połowa ludzi zostawia sprzęt, więc nie ma problemu. Do pokoju też mi możesz. Wiesz co? Jeszcze może się znajdzie. Ja miałem w szkole tego, ten teleskop i dzieciaki się zapytały to pomarańczowe, co to jest? No to jest normalne. Chciałem mi tak powiedzieć. Ale kapitalnie plazmy dzisiaj widać. No, panie Jarząbek. Jezus, on nie Jezus, tylko... To nie Jezus, tylko telewizja. No, telewizja tylko kłamie. Jezus, nie, Jezus tam... Co, normalnie no, mogę się fajna. Napatrzeć. No, super, dzisiaj, bardzo ładnie. Nie kupisz telewizor? Nie. Telepatorni? Do teleskopu? Nie, słuchajcie, bo ja mogę gorzej zrobić, bo ja mogę wziąć kamerę, ściągnąć i ręcznie z nią chodzić i będzie problem wtedy. Ja zapraszam bardziej do teleskopu z Jureczkiem. Mamy wtedy pamiątkę. Tak. Przecież to nie będzie w żadnej, ale nie będzie w żadnej telewizji, ani przecież on... Tylko w TVN-ie. Za wysokie progi na jego nogi telewizji. Tak, tak. Fakty TVN, potem co jeszcze? Idzie puścić. No nie da. A ta szczelina, której nie będzie. Nie, nie, nie. Szczelina to ta plazma, tak? No to gdzie uleczy? Próbowałem sobie zapytać. To one spadają w dół. One strasznie wolno się odrywają. Muszę się tak spojrzeć i tu to, to nie flara. O, jest flara? To chyba nie było mi widać. Nie to nie. Nie, tylko ja zobaczyć chcę. No i to jakaś rysa jest. To jest rysa na szkle. Tak na dziewiątym. Znaczy tam na słońcu są takie, takie włosy jakby. To zależy jak się patrzy, tak jest dziewiątym. Są włosy. Okej. Czekaj, ja... Tak, pstrykuję. Dziękuję dobry bardzo. Dobry dzień upadzisz, wiesz? Zobaczymy po mojej stronie. Bardzo dobre. Ty słońce widzisz. Nie wiem, chyba nie. To byłoby dobrze włożyć kamerę, dać na telewizor, byśmy siedzieli przed telewizorem, pili piwko i oglądali, a tak? Trzeba się schylać. Jednemu wyżej, drugiemu niżej. Schylanie to bo są tacy, którzy tak część podsadzić. No tak. Każdy ma problem. Nie, nie, pójdzie. Muszę sprawdzić, jak wyglądają. Jeszcze ładnie czy brzydko, bo... Pierwszy raz patrzyłem, że są normalne. Tym młodą jak zbliżył, no. No ale... Już widać, że lubi młode. Dobrze, że się uczesamy rano. Serce się wyjść. No. Już się ukarał. Niektórzy tutaj wiesz, krzesełeczko, leżaczek i sobie ten spokojnie oglądają. No też jestem ciekawy, bo pierwszy raz. $400
Bo raz musi być na sobie dzień wolny, a dwa jeszcze musi być. To jest twój? Jeżdża przez ciebie, ile ma wycinania? Wie co mnie tam chodzi? Wiem, a wiele to z roboty potem? Słoneczko już poszło. Już jest, wiesz? To weź, Darku, wyrównaj na pilota. Już jest wolny. Jak coś się zwolniło, to ja zaraz... Jak to jeździ? Już nie działa. Marku, już nie działa. Jak nie działa? Bo się tęczówkę działa. Od razu. No, super elegancko. Słońce to lepiej ten skok, bo to może dwa razy. A to na raz. Tam jest na tej górze jest krzyż taki metalowy duży. Ja ci mówiłem, że to można... Dokładnie 9 km od tego miejsca. 9 tysięcy metrów do tego krzyża. I tam można by cechować tego szukacza.